Witam serdecznie wszystkich zapalonych czołgistów. W tej chwili jestem w Gdyni, ale nagrałem kilka filmików, tak żebyście mieli co oglądać na moim kanale. I w tym filmiku zobaczycie bardzo ciekawą miejscówkę. Jak wiadomo, po wejściu nowej fizyki różne ciekawe miejsca się pokazały, na przykład New Multi pokazał filmik, gdzie na kopalni wjeżdżało się bardzo wysoko, gdzieś tam na bok mapy. No i tutaj wysłał mi gracz o niku Veteran Shos z klanu Żubr na czołgu, jak widzicie, czechosłowackim T-34x100. Taką ciekawą miejscówkę. Ja jej nie widziałem. No, jeżeli już ją pokazywali, to wybaczcie, ale zerknijcie. Na kole podbiegunowym zjeżdża się tutaj, myk, i patrzcie się, co on robi. Przepływa na drugi brzeg przez rzekę i tu można swobodnie wjechać na tą górkę. No, co ciekawego jest w tej miejscówce? Jak wiemy, na kole podbiegunowym jest tak zwana mordownia, gdzie głównie ciężkie czołgi właśnie przybywają w tym miejscu. No i tutaj ciężki jest ostrzał, ponieważ czołgi zazwyczaj pokazują przód lub wieże i tak dalej, a tutaj zaraz wam pokaże kolega, że będzie mieć ładnie boczki pokazane. Oczywiście teraz tak na razie T150 z przodu, ale naprawdę strzelnica z tego miejsca jest bardzo ciekawa. Oczywiście ciekaw jestem, czy w nowym patchu, który już za niedługo będzie można tu wjechać. W każdym bądź razie troszkę przewinę, tak żebyście zobaczyli, co on tu zrobił. No, jeden czołg mu uciekł, ale kolejne czołgi, jak widać, pokazują swoje boczki. Bezkarnie sobie tutaj robi obrażenia właśnie z tej miejscówki. Teraz nie zauważył chyba, że pełno czołgów tu jest. No i właśnie tu często wyjeżdżają czołgi, no i tu bez żadnego problemu, jak widzicie, robi strzał za strzałem. Oczywiście wyzywają go od hakerów i tak dalej, ale to nie jest jego wina, no jest możliwość wjechania na tą miejscówkę. What the fuck i tak dalej, nie wiedzą, o co chodzi przeciwnicy, a on po prostu tutaj bezkarnie robi obrażenia. W tej chwili nawet podpalił gracza. No, szczerze mówiąc, nie mógłby normalnie robić sobie takich jaj tym czołgiem. Prawdopodobnie pojechałby na drugą stronę, a tutaj wszystkie czołgi ciężkie. Jeden czołg próbował go tu złapać, ale oczywiście nie mógł wyjechać. No, trzeba prawdopodobnie mieć jakiś mobilny czołg, żeby właśnie wjechać na tą miejscówkę. No i cóż, widzicie, że tu plutonowy dobił. Przydałoby się tu lepsze obniżanie działa, żeby właśnie czołg, który tu wjeżdża, mógł bardziej pracować na wieżę. No i jak widzicie, 4000 obrażeń, tu gracz jeszcze zrobi 500 obrażeń w dalszej części bitwy, ale w zasadzie już postanawia opuścić miejsce zabawy. Oczywiście bitwa wygrana, kolega z plutonu zrobił 4 kile, tutaj kolega na madzie tylko jeden, ale za to ponad 4000 obrażeń. No, jak już widzi, że nie ma czołgów, to spokojnie opuszcza teren bitwy. Tylko którędy on zjedzie? No tędy nie można. Czyli drugą stroną. No. No i myk do wody. Przejazd na drugą stronę. I bez żadnych problemów jest na drugiej stronie i może walczyć dalej. No tak z ciekawości chciałem wam pokazać taką ciekawą miejscówkę. Mam nadzieję, że się to wam kiedyś przyda. To tyle, dziękuję za uwagę, a ja prawdopodobnie w Gdyni idę na kolejny kefirek, być może z jakimś widzem. Trzymajcie się, do zobaczenia.